Witajcie w Krainie Klocków. Tym razem mamy dla Was zestaw LEGO City o numerze 60081, czyli samochód pomocy drogowej przeznaczony dla użytkowników w wieku od 5 do 12 lat. W zestawie znajdziemy dwie ilustrowane instrukcje, które podpowiedzą nam, w jaki sposób składać klocki, oraz 209 elementów, dzięki którym stworzymy dwa samochody oraz figurki. Samochód pomocy drogowej w LEGO City ma zawsze pełno roboty. Codziennie zdarzają się stłuczki albo jakiś samochód po prostu się zepsuje. Właśnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie. Ten biało-zielony pick-up wyposażony jest w naklejki ostrzegawcze, reflektory, a także grill. Na masce zobaczyć możemy naklejkę autoserwis oraz informację, że możemy wzywać samochód pomocy drogowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W środku znajduje się mechanik, po bokach samochodu specjalne uchwyty na narzędzia oraz anteny. Na dachu mamy dodatkowe reflektory, a z tyłu zamontowany jest specjalny hak holowniczy. Samochód właśnie dojechał na miejsce. Kierowca, który czeka już na mechanika, to młody mężczyzna, który niestety zapomniał dolać oleju. No i niestety, samochód nie może jechać dalej. Mechanik upewni się jeszcze, czy nie ma więcej usterek. Do sprawdzenia pojazdu przyda się klucz, a także młotek. Wszystkie narzędzia znajdują się na pokładzie samochodu. Nasz mechanik, mimo ogromnego doświadczenia, niestety nie będzie mógł naprawić samochodu na miejscu, dlatego musi go zabrać do warsztatu. W tym celu auto należy zabrać na hol. Zanim jednak przejdziemy do operacji, należy zabezpieczyć miejsce, w którym odgrywa się akcja, aby nie doszło do poważnego wypadku. Pachołki ustawione. Teraz należy opuścić hak i zamontować na nim samochód. Niebieski samochód osobowy jest już gotowy do transportu. Możemy teraz zebrać pachołki. No i podwieziemy nieszczęsnego kierowcę na najbliższy przystanek autobusowy. Pora ruszać do warsztatu.